Dziś przedstawię Wam zestawienie najlepszych filmów na konkretny temat, a tym tematem będą kibole bądź kibice, zależy w którym filmie. Tak czy inaczej będę mówić o środowiskach kibicowskich. Pojawią się filmy zarówno zagraniczne, jak i polskie oraz zarówno dokumentalne, jak i fabularne. Zapraszam. Chciałbym jeszcze podać źródło. Moviesroom.pl top 20 najlepsze filmy o kibicach. Wszystkie filmy pojawiły się w tym zestawieniu i niekiedy wprost cytuję ten artykuł, także polecam Wam też tam zajrzeć. Bunt stadionu. Film powstał w marcu 2013 roku. Reżyserem jest Mariusz Bilis. Produkcja jest dostępna w internecie i posiada 1,5 miliona odsłon. Film nigdy nie doczekał się premiery telewizyjnej w Polsce. Poprzez obserwację środowisk kibicowskich w Polsce film opowiada o buncie młodego pokolenia i jego wpływie na sytuację polityczną i społeczną w kraju. W 2014 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nagrodziło film i reżysera pierwszą nagrodą imienia Stefana Żeromskiego za najlepszy film dokumentalny o problematyce społecznej. Zdaniem występującego w filmie prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztofa Skowrońskiego, media naznaczają negatywnie tych, którzy chcą mówić prawdę o wydarzeniach w Polsce. Przestrzeń wolności w polskich mediach ulega systematycznemu zmniejszeniu. Według Andrzeja Gwiazdy, prości ludzie mają doskonałe wyczucie kłamstwa i dają temu wyraz na stadionach, tak jak dawali w Solidarności. Od dzisiaj nie ustąpimy ani na krok. Zamykają nam usta, to starają się temu przeciwstawić i tyle, no. Budzi pytanie, no to co to za wolność? Są to tak naprawdę... KES. Oparta na faktach historia Kesa Penata. Adoptowany przez białą parę musiał przeprowadzić się do białej dzielnicy Londynu. Z upływem czasu staje się jednym z najbardziej szanowanych i budzących strach ludzi Wielkiej Brytanii. Czemu? Został jednym z najgroźniejszych chuliganów West Ham United. Powiedzmy sobie coś szczerze. To, co się działo 20 czy też 30 lat temu, może i 40 w Anglii, było straszne. Ginęli tam ludzie i nikt by nie chciał trafić w takie miejsce. Jednakże teraz, kiedy już tam jest bardziej bezpiecznie, nie podpala się stadionów, ani nie morduje się ludzi, ten temat stał się po prostu ciekawy. Kes Penat, o którym opowiada film, dziś jest pisarzem i skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o tamte czasy. It's the thugs that are destroying football. Isn't football the hotbed of racism we always hear about? Maybe so. It's the only place I've ever been accepted. Skrzydlate świnie. Zapalony ultras podejmuje się prowadzenia dopingu u znienawidzonego rywala. Polski film z Pawłem Małaszyńskim i Piotrem Roguckim. Choć przez środowiska kibicowskie nie jest on chwalony ze względu na brak poruszania tematów patriotycznych, to myślę, że dla każdego fana piłki nożnej jest to świetna propozycja, bo można się przy tym po prostu dobrze bawić. Wiele razy jest puszczane oczko do polskich kibiców, choćby sama nazwa fikcyjnego klubu, czyli Czarni Grodzisk. Dyskobolia Grodzisk i czarne koszule i są Czarni Grodzisk. Czyli Polonia Warszawa, która posiada licencję klubu z Grodziska, a ich przydomek to Czarni. To ponoć właśnie Polonia jest kibicem reżyser Anna Kazejak, autorka tego filmu. Także myślę, że warto się zapoznać. Tata prowadzi na mecz i sadza w sektorze rodzinnym. Cisza, spokój, kultura. No gdzie spalony, gdzie spalony, ty k***a z tą chorą dziewką twoją, pierdolony w dole płaską, ja kurwa, gdzie on widział spalonego, Stevie Wonder, kurwa, pier... Football Factory, adaptacja powieści Johna Kinga. Oprócz sobotnich imprez, narkotyków i przygodnego seksu, ulubionym zajęciem Tomiego są bójki z innymi kibicami piłkarskimi. Tak toczy się jego życie aż do chwili, gdy gwałtowne starcie z rywalizującą ekipą kibiców Millwall zapoczątkowuje regularną wojnę. Seria koszmarnych wypadków zmusi Tomiego, by zastanowił się nad własnym życiem i zdał sobie pytanie, czy warto? Warto na pewno obejrzeć ten film, bo powiedzmy porusza taką psychikę tych kiboli, którzy gdzieś tam bili się w Anglii. ID, film brytyjskiej korporacji BBC, ukazuje zamknięty świat kibiców piłkarskich. Świat ten, celem walki z przestępczością, próbuje wkroczyć grupka policjantów. Są oni zmuszeni sami stać się agresywnymi kibicami. Jednak nie wszyscy z nich pozostaną na wskutek przeżytych doświadczeń już tacy sami. Zdecydowanie jeden z lepszych filmów, jeśli chodzi o tematykę kibicowską w Anglii.
Thought you might be able to put a name to the face. Who is that runt, John? No one I know. You see Brandon? Klatka, ponownie polski film, tym razem z 2003 roku. Twórca Tomy Rugbiści wprowadza nas tym razem w świat tzw. ustawek, czyli brutalnych starć pomiędzy kibolami. Kontrowersja goni kontrowersję, ukazując najciemniejszą stronę naszego społeczeństwa. Dla jednych będzie to plus, dla innych będzie to po prostu szok, uważając to za tanie próby wywołania skandalu. Tak czy inaczej, było to odważne, głośne podejście, niepozbawione niewątpliwej autentyczności, przynajmniej w pewnych aspektach. Ultra. W naszym kraju to dość słabo znana pozycja, szkoda. Kolejne świetne stadium ciemnej strony sportu, tym razem we włoskim wydaniu. Fabuła jest dość prosta. Książę, lider kibiców AS Roma, znany jako Brigitte Veneno, zabiera swoją ekipę w podróż do Turynu, aby oglądać zmagania ich pupili z odwiecznym rywalem Juventusem. Jak można się domyślić, to był tylko pretekst do kolejnej rozwałki, mocny i dający wiele do myślenia obraz, zamieszczony w realiach, gdzie kultura futbolu zakorzeniła się niemal tak mocno jak w Anglii. Hillsborough, film z 1996 roku, dla mnie niezwykle ważny, ponieważ opowiada o części historii mojego klubu FC Liverpoolu. Film opowiada o dramatycznych wydarzeniach na stadionie Hillsborough w czasie meczu Liverpool-Nottingham Forest w 1989 roku, które pochłonęło wiele ofiar. Prowadzący dochodzenie policjanci obwiniali o tragedię jedynie kibiców. Mówili o nadmiernym spożyciu alkoholu i chuligańskich wybrykach. Nie zrobili nic, by ulżyć w cierpieniu rodzinom ofiar. Przesłuchania były prowadzone tendencyjnie. Oburzone takim postawieniem sprawy rodziny próbowały przeciwstawić się niesprawiedliwości i walczyć o przywrócenie dobrego imienia bliskich. By the time I stopped, I was right near the front. The crowd sort of convulsed. Right. It's a question I've always asked people about the stealing from the dead, the urinating on the police. I always say to them, would you do it? And they'll go, no. I said, then why would you believe I did it? Have three words and say to you all, yes, we have. Take the club! In the chaos of Hillsborough. Kibolski świat, produkcja rosyjska. Wiem, że dla obywateli państwa, w którym puszcza się głównie filmy zachodnie, ciężko to ogarnąć, ale Ruscy też potrafią robić dobre filmy. Kilku kumpli pochodzą z różnych środowisk, ale łączy ich piłka, a konkretnie kibicowanie moskiewskiej drużynie Spartak Moskwa. Tworzą elitę firmy, kibicowskiej organizacji, która wyznacza wartości i styl życia jej członków. To oni ustawiają bójki z kibolami innych drużyn, akceptują ich czas, miejsce i zasady. Kiedy na kolejnych ustawkach regularnie pojawia się milicja, przyjaciele zaczynają podejrzewać, że któryś z nich współpracuje z rządem. Сегодня в 19.00 на большой спортивной арене в Лужниках состоится финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «ЦСКА». Есть информация, что возможны крупные беспорядки, к стадиону стягиваются усиленные наряды полиции. Hooligans, czyli arcydzieło filmowe, produkcja, która nie jest jedynie dobrym filmem o kibicach, ale jest ogólnie dobrym filmem. Matt Buckner zostaje niesłusznie wyrzucony z Harvardu tuż przed ukończeniem studiów. Nie mając pomysłu na dalsze życie, postanawia odwiedzić swoją zamężną siostrę w Londynie, gdzie poznaje Peita, który wprowadza go do Green Street Elite, ekskluzywnego bractwa kibiców West Ham, któremu sam przewodzi. Głównymi zajęciami członków GSE jest oglądanie meczy, hammerów i regularne walki z kibicami innych drużyn piłkarskich. Obcy nie są mile widziane w szeregach GSE, więc Matt nie może liczyć, że zostanie tam powitany z otwartymi ramionami. Chcąc być zaakceptowanym przez nowe środowisko, Matt musi przejść głęboką przemianę od spokojnego studenta do obsesyjnego fana piłki nożnej, odkrywając przy tym w sobie uczucia, które nie są do końca komfortowe, mogą się okazać po prostu dla niego destrukcyjne. Każdy powinien zobaczyć ten film, bo to tak naprawdę jeden z klasyków kina. Yeah.